Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych to jest coroczne spotkanie, w czasie którego przedstawiciele różnych naszych projektów, z różnych szkół, z którymi pracujemy, spotykają się tutaj i prezentują to, co udało im się przez cały rok swojej pracy zrobić. To jest spotkanie i nauczycieli, i uczniów, w czasie którego uczniowie chwalą się tym, co zrobili. Nauczyciele chwalą się trochę tym, co sami zrobili, ale też tym, co zrobili ich uczniowie, bo największym sukcesem nauczycieli jest oczywiście to, co zrobili i czego nauczyli się uczniowie, uczennice z ich szkół. My od właściwie początku istnienia uważamy, że edukacja to nie jest tylko to, co nam się uda przeczytać i zapamiętać, to jest przede wszystkim to, co nam się udaje zrobić. I najlepiej jeszcze zrobić z innymi osobami z naszej klasy, z naszej szkoły, z naszej miejscowości. I projekty są do tego idealne. Projekt to jest taka rzecz, kiedy się zderzamy z realnymi problemami, na przykład z tym, że dzieci w przedszkolu się nudzą i są niezaopiekowane, albo że polskie pszczoły, i nie tylko polskie, są zagrożone, albo że jest smog, albo że młodzi ludzie trochę nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą i ze swoją przyszłością, albo że mają jakieś wątpliwości dotyczące tego, jak w tej chwili wygląda Polska, albo że chcieliby rozmawiać o uchodźcach, a czasami się boją. Pracując metodą projektów, wychodzą na zewnątrz też, pokazują to w swojej szkole, albo pokazują mieszkańcom swojej miejscowości, zadają im jakieś pytania, namawiają do jakiejś pracy, razem z nimi zamazują napisy ksenofobiczne na murach albo organizują projekcje filmu. Na pewno ważne było to, żeby jednak komuś pomóc, żeby zacząć działać i żeby uświadomić młodzieży, że wokół nas jest tyle osób, które potrzebują pomocy. W trakcie realizacji tego projektu na pewno nauczyliśmy się pracy grupowej, na pewno nauczyliśmy się wspierania i otwierania naszych serduszek i pokazywania empatii, bo jakby to jest najważniejsze, żeby też wesprzeć tych ludzi psychicznie. Wiadomo, pieniążki pieniążkami na pewno pomogą, ale żeby wiedzieli, że mają u nas wsparcie, że po prostu mogą na nas liczyć w każdej sytuacji. Najbardziej jesteśmy dumne z tego, że przekułyśmy rozmowy w działania, dlatego że teraz po OPPM-ie spotkamy się z panią Mariną, która opiekuje się uchodźcami z Czeczenii. Zorganizowałyśmy zbiórkę dla tych rodzin. To są środki czystości, ubrania. Przekażemy im to i będziemy mogli z nimi porozmawiać. Ten projekt był bardzo fajny, bo mogliśmy się poznać z różnymi koleżankami z innych szkół. Nauczyłyśmy się współpracy i takiej śmiałości do innych ludzi. Więcej działamy dużą grupą niż samemu. Możemy też czerpać inspiracje od innych osób, z ich projektów. Jest nam po prostu potem łatwiej, możemy różne ich pomysły wprowadzić też do siebie. Realizowaliśmy film, nagrywaliśmy pierwszy muzyczny film dokumentalny na temat historii zielonogórskiego rocka i nie wyobrażam sobie innej metody, jak właśnie metoda projektowa do tego, żeby to zrealizować. Naprawdę warto, bo można się pochwalić swoją inicjatywą, zarazić kogoś taką pomocą i radością z dzielenia się. U nas to było takie dobro dla uchodźców, ale także zdobywanie wiedzy na bardzo różne tematy. Grupa na pewno nauczyła się współpracy oraz poznawaliśmy nowe techniki rozpowszechniania tego, co robimy i uczenia się na własnych błędach. To jest taki moment i takie miejsce, takie spotkanie, które pokazuje, jak wiele jest w polskiej szkole dobrych, fajnych, ciekawych, atrakcyjnych, mądrych rzeczy. Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów na Zamek Królewski w Warszawie na ogólnopolską prezentację projektu. Było bardzo fajnie i ciekawie.